buty na zimę, w przyczepce oczywiście są dwa śpiwory, namiot. Śpiwory zajmują, szczerze mówiąc, jakieś 40% tej przyczepki. Przypomnijmy, że Łukasz Tuchaj w 2016 roku przejechał dookoła Polski, a rok później okrążył Morze Bałtyckie. Teraz za cel stawia sobie najbardziej na północ wysunięty kres Europy, czyli norweski Nordkap, i chce tam dotrzeć zimą. Niestety, jak już dojadę na Nordkap, prawdopodobnie będzie wiosna, bo troszkę opóźniła się wyprawa. Miałem jechać 1 stycznia w Sylwestra. Jadę, jak widać, 8 chyba. Dzisiaj jest 8, jak dobrze pamiętam. Będę jechał przez Niemcy, Danię, Norwegię oczywiście całą, bo na Nordkap, najdalej oddalony punkt na północ Europy, i powrót jest przez Rosję od Murmańska do Sankt Petersburga. Chciałem jeszcze przez Białoruś, ale już nie zdążyłem zrobić wizy i potem już Łotwa, Litwa i już Polska. Legniczanin w ubiegłym roku przejechał w 185 dni 12,5 tysiąca kilometrów, więc zdaje sobie sprawę z celu, jaki sobie założył. Dziennie musi pokonywać minimum 60 kilometrów, co w zimowych warunkach wcale nie będzie łatwe. Już przejechałem kawałeczek po śniegu i opór mocno się zwiększa na śniegu. Jestem przygotowany, wioząc opony zapasowe, a raczej zmienne na zimę z kolcami. No i będę się starał po prostu jechać po tym śniegu jak najwięcej kilometrów. Najgorzej będzie z górek i pod górkę. Pod górkę w sumie będzie łatwiej, bo będę mógł jechać, a z górki czasem może być tak, że po prostu... Raczej hydrauliczne hamulce nie zamarzną, ale czytałem książkę, że przy minus 30 hydrauliczne hamulce, czy jakiekolwiek chyba hamulce, wysiadają. Łukasz wziął ze sobą ciepły śpiwór i namiot, musiał skompletować całe ubranie od czapki do butów. To jego pierwsza wyprawa zimą, ale o formę sportową jest spokojny. Co innego niskie temperatury czy dzikie zwierzęta. Jestem na to przygotowany do minus 34 stopni ze śpiworem, tak czysto teoretycznie, ale myślę, że nawet jakby spadło do minus 40, bez problemu to przeżyję. Najbardziej boję się na północy chyba niedźwiedzi. Czytałem, że niby występują polarne, ale dostałem też informację, że niby nie, więc dokładnie nie wiem. No oczywiście niebezpieczne zwierzęta mogą tam być, to jestem przygotowany petardami, że zanim rozłożę namiot, strzelę petardę, żeby jakby zaznaczyć obecność człowieka, i po prostu zwierzęta, mam nadzieję, będą się mnie bać. Łukasz obawia się także obfitych opadów śniegu, ale w razie czego będzie wstawał w nocy i się odkopywał. Będziemy śledzić los legnickiego rowerzysty i informować o nich Państwa, a Łukaszowi życzymy powodzenia. Na razie. Ej, trzymaj się, powodzenia.